Siema, dzisiaj pokażę, do czego można zastosować opcję Hyper Loops. Zbieramy bryłę sześcian, wrzucamy ją do opcji Hyper Loops. Widzimy, że nasz model zaokrąglił się. Możemy podzielić go segmenty tam na 4, tu na 4 i bok też na 4, mniejsze na 3, a tu pijamy nasz model, to mamy coś takiego. Modeling, wybieramy płaszczyzny, żeby była możliwość edytowania. Mamy możliwość też krawędzi czy linii segmentów, można powiedzieć, i poligony, żeby również zaznaczać, edytować. Zaznaczać możemy, edytować, wyginać, zależnie co jaki model chcemy robić, coś takiego, płaszczyzny. Zaznaczę tutaj tak, boki zaznaczymy. Coś takiego, teraz na przykład oznaczamy tą pozycję i zmniejszamy. Wyszło mi coś takiego. Taki profil. Troszeczkę w dół. Mamy coś tam podobnego do maski. Biorę tą opcję. Zaznaczymy tu wszystko. Zaznaczamy. Bierzemy tą opcję i rozszerzymy troszkę nasz model. Może być użyta jako maska, czy coś takiego mniej więcej podobnego. Na tyle, dzięki.